Witam Cię bardzo serdecznie w wakacje w katalogu numer 10, w wakacyjnym katalogu lipcowym, w którym jest ciepło nie tylko na zewnątrz, ale również mamy bardzo dużo fajnych kosmetyków, bardzo fajne oferty właśnie na ten okres letni. Ja również na dzisiejszy filmik przygotowałam sobie taką letnią bluzkę, taką szaloną, żeby było fajnie, kolorowie i ciekawiej. Zacznę od kosmetyku, bo oczywiście będę Wam mówiła o tych kosmetykach, które ja osobiście polecam, które sama używam, ewentualnie jeszcze nie używam, ale sobie zamówię, ponieważ jeszcze nie wszystkie produkty mam, a słyszałam o nich dobrą opinię. No i zacznę od totalnego hitu, bo tak mi się wydaje, że to będzie hit tego katalogu. Nowa woda Paradise Amazing. Woda, która ma nie tylko przepiękny flakon, jak sami widzicie, naprawdę turkusowo-niebiesko-zielona, tak bym powiedziała, przecudnie pachnie właśnie na tę porę roku. Dlaczego mówię, że na tę porę roku? Dlatego, że ja, jak obserwujecie, oglądacie regularnie moje filmiki, wiecie, że ja co porę roku to zmieniam wodę. Właśnie teraz na okres wiekiec-sierpnia brakowało mi czegoś nowego. No i proszę bardzo, myślę i mam. Nowa woda, która pachnie cytrusami, takimi zieloną herbatą, takimi zielonymi liśćmi, bym powiedziała. Natomiast jest to woda na pewno, myślę, że nie dla każdego. To trzeba sobie sprawdzić, przetestować na skórze, jak ja to robię. Najpierw na nadgarstkach psikam wodę, następnie testuję ją przez pół godziny. Jeśli z tym zapachem chodzę i ten zapach mi się podoba po pół godzinie, to znaczy, że jest to woda dobra dla mnie. Jeśli czuję, że po pół godzinie coś mi przeszkadza, to znaczy, że niekoniecznie, że na pewno się z tą wodą nie pokocham. Z tą się pokochałam i bardzo się cieszę, że firma Oriflame dla nas, konsultantów klubowiczów, dała super promocję, czyli opłaca się kupować pożyczkę, bo wtedy mamy o 30 zł taniej tą wodę. Dlatego jeśli tylko jesteście klubowiczami, to koniecznie zamawiajcie pożyczkę, pokażcie wodę, pokażcie zapach przyjaciółce, koleżance, może też będzie chciała. Co jeszcze? Jeśli oczywiście możesz sobie przetestować w biurze, w biurach regionalnych na pewno znajdziecie testery, ale jeśli nie macie blisko biura regionalnego, to polecam próbkę. Pamiętajcie o tym, że znaczy, no ja osobiście nie kupię zapachu, jeśli sama najpierw go nie przetestuję, bo to jest takie na słowo, komuś się podoba, komuś się może nie podobać. Jednym podobać się będzie ta woda, a jeszcze komuś innemu będzie się podobać ta woda, która jest też w katalogu numer 10. Woda, która też pachnie, też jest takim zapachem typowo na lato. Natomiast jest to woda toaletowa, wiadomo jest, że tu jest 30, tu jest 50. To jest woda perfumowana, więc na pewno dłużej się utrzymuje na skórze. To jest woda toaletowa. No i taki flakonik bardzo ubogi, bym powiedziała, jeśli chodzi o wygląd. Jeśli ktoś lubi tego typu rzeczy, to jak najbardziej polecam, 19,99 tylko kosztuje. Natomiast jeśli ktoś woli, tak jak ja, coś bogatszego, coś takiego bardziej dostojnego, no to polecam Paradise Amazing. To tyle, jeśli chodzi o zapachy, natomiast teraz w okresie letnim, kiedy jest tak bardzo ciepło, mam wrażenie, że więcej, przynajmniej u mnie w domu, więcej się zużywa żeli pod prysznic. Wiadomo jest, wyjdziemy na dwór, trochę pobiegamy, przychodzimy zmęczeni, spoceni, chcemy się już odświeżyć, wychodzimy gdzieś na plażę, też po wracie z plaży też się chcemy odświeżyć. No i mam wrażenie, że tych żeli pod prysznic schodzi w moim domu, przynajmniej w okresie letnim więcej. Ja nie mam jakiegoś ulubionego swojego żelu pod prysznic. Ja bez względu na to, która to jest seria, używam wszystkich. Chciałam tylko zwrócić Waszą uwagę, że żele pod prysznic też mamy w naszej ofercie. To dla tych, którzy twierdzą, że nie używają kosmetyków, to żele pod prysznic też są kosmetykami. W serii, jeśli chodzi o kosmetyki, pasty do zębów, to też są kosmetyki. Też chciałam zwrócić uwagę, że osobiście uważam, że mamy bardzo dobre pasty do zębów. Trzeba sobie tylko wypróbować. Nie mam jakiejś swojej ulubionej i używam wszystkich w zależności od tego, jaka jest promocja, tak samo jak żele. Jaka jest promocja, po prostu zmieniam, też fajnie jest zmienić, to jest akurat wybielająca. Następnym razem kupię jakąś z florem, jakąś ziołową, także naprawdę pasta do zębów Optifresh używam każdej. Szczoteczki do zębów w tym katalogu, jak kupujemy pastę, zwróćcie uwagę, że mamy szczoteczkę za 4,99. Ja akurat zawsze kupuję szczoteczki miękkie, soft.
Natomiast są również średnie dla tych, którzy wolą troszeczkę twardsze włosy. Słuchajcie, wakacje również, kiedy już no, potrzebujemy na wyrażenie ciała, nie tylko w wakacje, ale zimą tak samo, dlatego że zimą znowuż są kaloryfery, jest ogrzewanie. Tutaj znowuż słoneczko nam tak doskwiera, że nasza skóra potrzebuje tego nawilżenia. I w ostatnim okresie bardzo modne stały się olejki. Na pewno słyszeliście, na pewno zgodzicie się ze mną. I to są dwa balsamy do ciała, w których głównym składnikiem jest w tym przypadku olejek arganowy, a w tym przypadku olejek z awokado. Każdy z nich ma swoje działanie odżywcze i nawilżające. I moim zdaniem oba kosmetyki są równie cudowne, równie fantastycznie spełniają swoje zadanie. Kwestia tylko tego, jaki zapach lubimy, moim zdaniem, tak? To jest taki balsam, który troszeczkę zostawia taki tłustszy filtr. Tak jakby ten olejek arganowy faktycznie taki delikatny, to nie jest coś takiego, że nagle kleimy i wszystkie muszki się do nas przyklejają, bo tak nie jest. Natomiast na pewno ma taki specyficzny zapach. Mnie on nie przeszkadza, nie zwracam uwagi na to kompletnie, dlatego że wiem, że dużo dobrego ten balsam robi dla mojej skóry. Ten jest może troszeczkę bardziej łagodny, jeśli chodzi o zapach i nie zostawia tego tłustego filtru, tak bym to powiedziała. Także w zależności od tego, kto co lubi, na co ma ochotę, to czy zielono, czy pomarańczowo-żółto, proszę bardzo, możecie sobie zafundować, polecam. Pamiętajcie o tym, że jeśli kosmetyki Wam nie odpowiadają, zawsze w ciągu 10 dni możecie te kosmetyki zwrócić do firmy Oriflame, korzystając z unikalnej gwarancji satysfakcji. Zawsze w każdym katalogu mamy taką informację. Słuchajcie, latem, w lipcu, sierpniu, w ogóle gdziekolwiek, ja nie wyobrażam sobie, żeby w jakimkolwiek domu nie brakowało tego typu kosmetyków. Słuchajcie, bez względu na to, co robicie, jeśli chodzicie po górach, jeśli leżycie na plaży, jeśli jeździcie rowerem, na rolkach, jeśli macie jakieś baseniki przy domu, zarówno my dorośli, jak i dzieci powinniśmy używać, chronić po prostu naszą skórę przed promieniami słonecznymi. Ja stosuję, jak widzicie, bardzo wysokie filtry, bo tutaj mam krem 50, tutaj mam 30, w zależności od tego, gdzie co będę robić. Ale ja osobiście, nawet jak jest upał, jak jest słońce i wychodzę i chodzę po prostu po mieście, to zawsze te miejsca, które mam odsłonięte, czyli dekolt, kark, ręce, nogi może już troszeczkę mniej, ale górną część ciała zawsze mam przykrytą właśnie tymi kosmetykami. Mówię, bez względu, nawet jeszcze chodzę po mieście, natomiast Wy, jeśli tym bardziej, jeśli jedziecie gdzieś na wakacje, czy są to góry, bo jak chodzimy po górach, również jesteśmy narażeni na promienie słoneczne, czyli tym bardziej na plaży, kiedy jesteśmy i od słońca, właśnie a propos, od wody, przepraszam, a propos wody, czasami myślimy, że jak jesteśmy w wodzie, to nas już słońce nie łapie, wręcz odwrotnie. Woda odbija promienie słoneczne i wtedy mam wrażenie, że jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na poparzenia. Także naprawdę nasze kosmetyki są wodoodporne, ale uważajcie, to, że są wodoodporne, to nie znaczy, że nie należy po wyjściu z wody ich użyć ponownie, ponieważ jeśli na przykład kąpiecie się i zaraz potem wychodząc z wody wycieracie się ręcznikiem, to ręcznik no po prostu zabiera tą warstwę ochronną z naszej skóry, warstwę tego kremu i ponownie trzeba krem nałożyć na skórę. Dlatego naprawdę i tak gdzieś będziecie musieli kupować te kosmetyki, a wierzcie mi, nie będziecie mieć żadnych podrażeń, żadnych uczulań, bardzo dobre kosmetyki. W tamtym roku jedna z naszych konsultantek opowiadała, że pojechała na wczasy i kupiła za mało naszych produktów. I w pewnym momencie jej brakło, musiała iść do sklepu kupić coś innego. Mówi, że dostała takiego podrażnienia, że mu skończyło się u dermatologa jakimś tam leczeniem. Dlatego myślę sobie, że jeśli tylko możecie, jesteście klubowiczami, tym bardziej kupcie sobie przed wyjazdem, zaopatrzcie siebie i swoją rodzinę i koleżanki, kolegów, znajomych, z którymi jedziecie też na te czasy.
kosmetykami do pielęgnacji ciała chciałabym zwrócić uwagę z kosmetyków, chciałabym zwrócić uwagę Waszą na to serum. Serum na noc Time Reversing. Jest to serum bardzo bogate w składniki. Ono nadaje się zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, dla każdego rodzaju cery. Ja natomiast zwrócę tylko Waszą uwagę na pewną taką istotną rzecz, że kosmetyki, które są przeznaczone typowo na noc, nigdy nie nakładajcie tych kosmetyków na dzień i odwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że kremy na noc, firma nasza poskładała składniki, że w momencie, kiedy my śpimy, ta skóra nasza wchłania te wszystkie składniki, odżywia się, regeneruje. Poza tym bardzo dużo składników, które są używane do produkcji kosmetyków typowych na noc, one nie lubią się ze słońcem. I co to powoduje? Jeśli nałożycie sobie taki kosmetyk typowy na noc i na dzień i wyjdziecie na słońce, to mogą powstać różnego rodzaju przebarwienia. I bardzo często słyszę, jak kobiety właśnie mają przebarwienia. Są one spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, to, że stosujecie nieodpowiednie kosmetyki na to słońce. Dwa, że nie chronicie skóry produktami z filtrem. I trzy, jeszcze powiedziałabym, jeśli na przykład stosujemy środki antykoncepcyjne, wtedy tym bardziej nasza skóra jest narażona i wtedy te plamy, te przebarwienia wychodzą. Dlatego pamiętajcie o tym właśnie, szanowne panie, żebyście później nie miały tych przebarwień, stosować właśnie kremy z filtrem. Niekoniecznie te, bo nasze kremy, te na dzień, mamy bardzo fajny teraz krem Nov Age, który reklamowałam, o którym mówiłam Wam w poprzednim filmiku z katalogu, o produktach z katalogu numer 9. Rewelacyjny krem z filtrem 30 właśnie na noc do twarzy, na dzień do twarzy z filtrem, naprawdę polecam, a na całe ciało, chyba że ktoś nie używa, bo tamten krem jest bardzo dobry pod makijaż. Jeśli ktoś nie robi makijażu, no to tym kremem jak najbardziej też może posmarować sobie twarz. Bardzo, bardzo dobrej cenie są też bibułki matujące. Ja nie wiem, czy używałaś kiedykolwiek, mówię tutaj bardziej do kobiet, które lubią makijaż. Dlatego, że jeśli jesteś posiadaczką cery tłustej, cery mieszanej, to zapewniam Cię, że bibułki matujące będą po prostu rewelacyjne. Dlaczego? Dlatego, że przychodzi taki moment, kiedy patrzysz na siebie w lustrze, normalnie świecisz się jak bombka na choince, po prostu tak od nadmiaru sebum. I właśnie te chusteczki bardzo fajnie zbierają to sebum. Jak to wygląda? Wystarczy, że taką chusteczkę przyłożysz w te miejsca, w których skóra Ci się błyszczy, dotykamy do brody, do nosa, do czoła i nadmiar sebum. Ja akurat jestem świeżo po zrobionym makijażu, więc tego mi teraz nie będzie widać, ale w momencie, kiedy przykładasz, to tłuste to sebum zostaje Ci na bibułce i nie narusza konstrukcji makijażu. Czyli jeśli jesteś fanką makijażu, to nie bój się, że jak przyłożysz sobie bibułką, to nie wiem, ten róż, który nałożyłaś na policzki, to Ci nagle zniknie. Nie, on nie zniknie. Bardzo fajnie te chusteczki zmatują Ci skórę, a nie naruszą Ci makijażu. Nie tylko oczywiście dla osób, które robią makijaż, ale dla każdej osoby, która ma skórę tłustą, mieszaną, naprawdę polecam. Są bardzo dobre cenie w tym katalogu, także jeśli jeszcze nie przetestowałaś, to naprawdę super. Kolejnym bardzo fajnym produktem do stóp, tym razem do stóp, w okresie letnim, ale niekoniecznie w okresie letnim. Ja akurat używam tego produktu w okresie letnim, dlatego że faktycznie, kiedy są upały, kiedy jest już pod koniec dnia, ja czuję, że te nogi mam takie spuchnięte, takie ciężkie. I to jest właśnie pianka na tego typu dolegliwości, że tak powiem. Ona bardzo fajnie chłodzi, ona ma mentol w składzie, ona bardzo fajnie chłodzi. Podczas nakładania tej pianki to wszystko aż tak strzela pod palcami. No, bardzo fajnie naprawdę powoduje, że te nogi stają się takie lżejsze, ta puchlizna tak schodzi, także ja stosuję to tylko w tych okresach naprawdę takich mocnych upałów, ale są osoby, które chodzą na przykład w butach na obcasie i albo mają taką pracę stojącą, gdzie cały czas są na nogach, także to jest właśnie pianka na tego typu dolegliwości, na te ciężkie nogi, zmęczone nogi, od kolan po stopy można posmarować, bardzo fajnie schładza, naprawdę polecam. Jeśli jeszcze nie używaliście tego typu produktu, to naprawdę polecam, bo każdy, czy to mężczyzna, czy to kobieta, uważam, że może z tego skorzystać.
No to chyba wszystko powiedziałam o produktach, które mam, a teraz chciałam Waszą uwagę zwrócić na produkty, których nie mam. Na pewno bardzo fajnym tutaj zestawem będzie ten ze strony 69. Zobaczcie, za 14,99 mamy miodzik, mamy krem do rąk. Miodzik, krem do rąk mam, ale nie mam tego kremu do stóp, ponieważ używam innego. Zobaczcie, bardzo fajne, no super produkty, to są naprawdę super produkty i też używałam kiedyś tego kremu, ale no w tej chwili używam innego z tego typowego na noc. Słuchajcie, za 14,99, proszę Was, naprawdę to wychodzi po 5 zł, niecałe 5 zł za produkt, a jeszcze jeśli jesteście klubowiczami, to w ogóle. Uważam, że ten zestaw obowiązkowo każdy z Was, kto ogląda ten filmik, powinien sobie zamówić, przetestujecie sobie krem, będziecie zachwyceni ze wszystkich trzech kosmetyków. Ten krem jest takim kremem bardzo bogatym w konsystencji. To nie jest taki lejący, on nie ma takiej lejącej konsystencji, on ma taką gęstą konsystencję. Jest bardzo odżywczy, do zniszczonych, suchych dłoni na pewno będzie Wam odpowiadać. Miodzik oczywiście znacie, bo już myślę, że nie trzeba o miodzikach nic więcej mówić, bo już tyle razy mówiłam. Każdy z Was powinien mieć. No i do stóp krem, myślę, że teraz w tym okresie na pewno też Wam się podoba. Jeszcze tak nie, o, jeszcze nie powiedziałam Wam, kobietom o chusteczkach Feminine. Nie wiem, czy używacie, ale osobiście uważam, że kobieta powinna mieć takie chusteczki nie tylko w swojej łazience, ale również w torebce. Szczególnie właśnie na podróże, jeśli gdzieś wyruszamy, gdzieś jedziemy, to polecam. Jeśli jeszcze nie miałaś, nie testowałaś, to naprawdę wypróbuj. I jeszcze jeden taki jest produkt, jest jeszcze jeden taki kosmetyk. Tutaj mamy odżywkę do rzęs. Odżywkę do rzęs. Ja jej nie stosowałam, jakoś tak do tej pory nie miałam kłopotów z rzęsami, ale niestety ostatnio mam wrażenie, że mi się troszeczkę poukruszały i muszę. Na ostatnim spotkaniu, na ostatnim albo przedostatnim, jedna z naszych konsultantek, nie pamiętam która, bardzo zachwalała tą odżywkę. I zaraz po jej wypowiedzi dziewczyny też zaczęły kiwać głowami, że tak, 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 że to jest świetna odżywka. Bardzo fajnie, podobno jeśli nałożycie tą odżywkę przed, ja na pewno ją sobie kupię w tym katalogu, jeśli nałożycie przed rano, przed nałożeniem tuszu do rzęs, podobno pomaga w podkręceniu rzęs. Naprawdę bardzo fajnie sprawdza się z tuszami, natomiast na noc oczywiście odżywia, także dziewczyny były zachwycone tą odżywką, więc jeśli moje konsultantki no, pochwaliły i powiedziały, że jest to świetny produkt, to ja na pewno też sobie zamówię i na pewno też przetestuję i później już będę mogła coś więcej jeszcze być może Wam powiedzieć na ten temat. I to już chyba były wszystkie kosmetyki, o których chciałam Wam powiedzieć w katalogu numer 10, które polecam. Jeśli masz też jakiś swój ulubiony kosmetyk, napisz na dole pod filmikiem, ewentualnie nagraj filmik. Chętnie, jeśli nagracie, zobaczcie, mamy teraz telefony, tak, gdzie można nagrywać filmiki. Nagrajcie jakąś taką krótką wypowiedź na temat Waszego ulubionego kosmetyku, a ja na pewno wrzucę, polecę. Polecimy po prostu te informacje, które masz do powiedzenia, polecimy innym osobom, które też, żeby skorzystały, żeby też mogły przetestować i wypróbować kosmetyk, ponieważ ja sama też nie używam wszystkich kosmetyków, dlatego że nie są dla mojej skóry, nie są dla mojego wieku, więc wiadomo jest, że chętnie też korzystam z Waszych opinii. Póki co dziękuję Wam, dziękuję Ci za uwagę, życzę udanych wakacji, ciepłych wakacji, słonecznych wakacji, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, cześć!